No to zaczynamy raz jeszcze. Niestety nie udało się transmisji na żywo zrobić. Sieć Play nie wyrabia na granicy. W takim bądź razie powstanie film. Jesteśmy na ścieżce transgranicznej. Przypominamy, że w tym miejscu przez granicę nie powinno się przejeżdżać rowerem. Jest wyraźny znak. No właśnie, nie powinno się przejeżdżać rowerem tutaj, ale to znak znakiem, rowerzyści rowerzystami. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, tutaj mamy granicę. A granica wygląda tak. Wielu pyta, dlaczego tutaj stoi niemiecki znak. No stoi, nie wiem, może się dogadali z urzędem miasta, może z urzędem morskim. Trudno stwierdzić. Idziemy zobaczyć nakładkę. Bo ta kładka ma już swoje lata. Chyba z kilkanaście, co po niej widać wyraźnie. Pogoda piękna, ma być tak jeszcze kilka dni. Afrykańskie upały, według zapowiedzi meteorologów. Tak więc zapraszamy do Świnoujścia. Kto może nad morze? A jak wygląda dzisiaj plaża? A plaża wygląda dzisiaj tak. No pięknie. Powiem wam, że cudnie. Po prostu prywatna plaża. W oddali widać jedna osoba, druga osoba, dwie, trzy, pięć osób. Tu mamy granicę. Tam dalej już Niemcy. Ale my pójdziemy w tym kierunku. W prawo. Trzeba iść na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Jak mówił klasyk. Naprawdę cudny poranek na plaży. Jak widzicie, plaża posprzątana, czyściutka, powtórzę się, kosze opróżnione, naprawdę pięknie to wszystko wygląda. Widać, że panowie ze służb porządkowych dbają o to tutaj. A my idziemy do wejścia numer 1. Nie będę nic klepał jeziorem. Posłuchajcie, popatrzcie.
ludzie w strojach kąpielowych spacerują. Powiem wam, że taka pogoda to się latem nie trafiała. Było takich 2, 3, może 5 dni, a dzisiaj mamy już kolejny dzień września z piękną pogodą. I ta sytuacja powtarza się od wielu lat. Maj, czerwiec, a potem wrzesień, październik. 4 piękne miesiące nad polskim morzem. Opuszczamy powoli plażę, idziemy do wyjścia. Niestety nie udało się zrobić live'a, transmisji na żywo, szkoda. No ale sieci komórkowe niestety nie wyrabiają. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ale widoki widzicie, przednie. Zapraszamy do Świnoujścia, kto może nad morze. Jeszcze rzut oka, panoramę po całej plaży. I idziemy do wyjścia. Wyjście, wejście numer 1. Delfin. Tu przy wejściu, wyjściu numer 1 mamy boisko do siatkówki. Tam dalej widać Niemcy. Plaża puściutka, piękna, biały piaseczek, cieplutko. No cóż, zapraszamy do Świnoujścia. Kto może nad morze? Już to mówiłem, ale powtórzę. Można odnieść wrażenie, że jesteście na prywatnej plaży. Naprawdę piękne warunki do wypoczynku. Dużo przestrzeni, miałki, biały piaseczek. No cóż, powtórzę się. Zapraszamy do Świnoujścia. Kto może nad morze? Zapowiada się piękny weekend. Ceny wynajmu nieruchomości troszkę spadły. Także pokoje, apartamenty i wszelkiej maści inne wille. Ciut taniej niż w sezonie. No a my wychodzimy z plaży wejściem, wyjściem numer 1. Zbliżamy się do parkingu. Tutaj po lewej stronie powstaje punkt gastronomiczny. Prawdę mówiąc, większość ludzi myślała, że już w tym sezonie powstanie. No ale tam są jakieś problemy z wodą. I chyba nie wodą do picia, a wodami gruntowymi. No ale to jest zupełnie inna opowieść. Nie o tym, nie o tym. Kondycja sobiutka. Dobra, a jak to wygląda? Zerknijmy za płota. Wygląda to tak. Piękna strzecha. No obiekt będzie prezentował się na pewno niesamowicie. I jesteśmy już na parkingu. Tak to dziś wygląda. Pustki. Kilka kamperów. Kilka samochodów osobowych. Parking P15 płatny.
Także zapraszamy do Świnoujścia, to morze nad morze. Wszystkim wypoczywającym i wszystkim, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia na weekend, życzymy pięknej pogody, super wypoczynku, naładowania baterii. Wszystkim, którzy pracują, życzymy wielu owoców z pracy, satysfakcji z pracy, mądrych przełożonych. Trzymajcie się. Jutro pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na męski różaniec. Także miłego dnia. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.